Witajcie moi drodzy, Zielarz Polska. Moi drodzy, bardzo wiele wiadomości na grupach facebookowych dotyczy problemów z odpornością u dzieci oraz u dorosłych, przewlekłych katarów, kaszli, no i generalnie gdzieś tam tych wszystkich takich spraw, powiedzmy sobie, górnych dróg oddechowych, gdzie, no wiecie, najbardziej wydaje mi się, że szkoda małych dzieci, ponieważ no niestety one sobie nie są w stanie w żaden sposób poradzić. Dorosły inaczej reaguje, dorosły sobie pomoże, natomiast dzieci mają problemy z oddychaniem poprzez nagromadzenie się tej właśnie takiej wydzieliny, która nie może zostać wydalona. Często są to dzieci, które już zostały poddane niestety antybiotykoterapii, która po prostu jest nieskuteczna. No i moi drodzy, nic w tym dziwnego, że ta antybiotykoterapia jest nieskuteczna, ponieważ ludzie nie chorują z braku antybiotyków, tylko z nagromadzenia wilgoci w organizmie. Moi drodzy, w opisie filmu macie link do poradników. Niech każda mama, która ma takie chorujące dziecko, kupi sobie poradnik Apteczka Homeopatyczna i poradnik, moi drodzy, przeziębienia, infekcje, nowotwory. W tym poradniku znajdziecie informacje w zakresie odporności czy funkcjonowania układu odpornościowego u człowieka. Znajdziecie informacje, co to ma wspólnego z nowotworami. No i znajdziecie tutaj również konkretne receptury, które Wam pomogą. Moi drodzy, ja nie tak dawno, to było chyba w okolicach świąt, też zgłosiła się do mnie taka przesympatyczna pani. I wyobraźcie sobie, ta pani chciała ode mnie tylko tą broszurę. Ta pani tylko tą broszurę chciała, żeby jej wysłać. No i później od słowa do słowa okazało się, że jej wnuczek jest właśnie takim dzieckiem, które jest tak zainfekowane, że już jemu nic nie pomaga, dziecko się dusi i w nocy nie może oddychać. No i zrobiłyśmy po prostu wizytę temu malutkiemu dziecku. Chłopczyk ma około 4 latek i wyobraźcie sobie, że po tygodniu zastosowania tego, co ja zaleciłam temu dziecku, to dziecko normalnie zaczęło spać i oddychać. Także można Wasze dzieci wyprowadzić z tych dolegliwości, tylko trzeba do tego podejść holistycznie. To jest podstawa. Ja u tego dziecka poza lekami medycyny chińskiej zastosowałam również mieszanki ziołowe, które tutaj macie opisane w tym poradniku. Ten poradnik macie do nabycia za 25 zł. To dziecko dostało również leki homeopatyczne. Między innymi taki, który jest opisany w apteczce homeopatycznej, plus leki medycyny chińskiej, żeby ściągnąć tą nagromadzoną wilgoć. Moi drodzy, to wszystko zależy od Was. Jeśli oglądasz ten film, to udostępnij go innym mamom, które mają takie problemy ze swoimi dziećmi, bo możecie tym dzieciom pomóc, ale pomóc im w taki sposób, że wyleczycie im przyczynę choroby, przyczynę tych dolegliwości, dzięki czemu te dzieci będą mogły normalnie funkcjonować i będą Wam wdzięczne. Bądźcie odpowiedzialnymi rodzicami. Poudostępniajcie te filmy, niech inni również się dowiedzą, że można w naturalny sposób wyleczyć te dzieci i im ulżyć, tylko trzeba to zrobić, moi drodzy, holistycznie. Także będę Wam wdzięczna za udostępnienia, ponieważ ja sama nie jestem w stanie tego tak rozpropagować wszędzie. To jest jedyne 25 zł, a na apteczkę homeopatyczną, moi drodzy, macie promocję i kupicie ją za 50 zł. Na mojej stronie internetowej macie mnóstwo innych poradników, które również możecie kupić, moi drodzy, po 25 zł. Specjalnie dla Was obniżyłam te ceny, żebyście mogli sobie radzić i żeby te poradniki były na Waszą kieszeń. Co tym bardziej zasługuje na to, żebyście posłali to wszystko dalej. Dzięki wielkie za uwagę, moi drodzy. Skoro nie nagrywam się na TikToku, to w końcu mogę powiedzieć coś więcej i trochę więcej powiedzieć również o swoich usługach. Miłego weekendziku Wam życzę. Dzięki piękne za oglądanie, za subskrypcję. Trzymajcie się, pa!